No hej! Witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, profesor Layton i tajemnicza wioska. Jak obiecałem, dzisiaj idziemy dalej, ej! Bucie, działaj! Pod tą ścianę! Ślepy zaułek! Nie! O, wygląda na to, że to jest ślepy zaułek. I to wygląda, że to jedyna droga prowadząca do wieży, prawda? O mój Boże, ta wieża wygląda naprawdę okropnie przerażająco, jak się jest tak blisko. Prawda? Obserwując ją teraz tak bliska, to mogę zrozumieć, dlaczego wioskowi się jej boją. Przyjrzymy się temu bliżej, tej ścianie. Czasem takie ściany ukrywają więcej, niż można zobaczyć gołym okiem. And who might you be? Well, I'd rather not say. Huh? Why not? What are you hiding? We seek access to the tower. Do you think you could help us, miss? The tower? Huh? Oh, wait! No i uciekła. Przez tego tajemniczego cholesia. Musiał się śmiać do cholery. A Layton nawet tego nie zauważył. Co to do jasnej ciasnej było? He? Co to jest? Jakaś ulotka. Profesorze, co to jest? Wygląda jak ulotka do... diabelskiego młynu. Bardzo tajemnicze. Very curious. Oczywiście, oni muszą to słowo curious tutaj wszędzie wpychać, prawda, żeby pasowało do tytułu. Rzeczywiście. Luke, może ta dziewczynka upuściła to, zostawiła to tu, żeby wprowadzić nas na trop. Ale dlaczego miałaby coś takiego zrobić? Tak samo dobrze wiesz, jak ja, Luke, że... tak samo dobrze jak wiesz, Luke, albo raczej Luke, tak samo dobrze wiesz jak ja, albo miałeś też to uczucie, że chyba próbowała nam pomóc. Albo że miała intencję, by nam pomóc. No cóż, pańska intuicja nigdy nie jest fałszywa, nigdy nie kłamie. No to popatrzmy, co tam jest w parku z diabelskim młynem. Znowu on. Nie, he, 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 he. Dobrze, Layton, dobrze. Idź sobie do parku. Idź prosto do parku. Już zbyt długo stoisz na mojej drodze. Czas, żebyś zniknął. Na dobre. Co to za koleś? Rozdział 6 zakończony. Ale oczywiście są też te długie przejścia między rozdziałami, to one też się zaliczają do rozdziału. To, co będzie teraz między 6 a 7, czyli droga do parku, też się zalicza do tego rozdziału. A co tutaj jest? Są tutaj gdzieś... No mów, gizmo, gdzie tutaj mogę znaleźć jeszcze jakieś monetki? Ale to naprawdę wygląda jak taka ściana, która jakby ją skleili tutaj kropelką. A wiecie, co kropelka sklei? Sklei? Żadna siła nie rozklei. Tutaj jest jeszcze jedna ukryta zagadka. Gdzie ona była? Gdzieś tutaj jest jedna ukryta zagadka, której jeszcze nie robiłem. Czyżby tu? A, zaglądamy do kogoś za okno. Ej, patrz, tam jest coś ukryte. Tak, też zaglądam i włażę do cudzych mieszkań, bo jest tam coś ukryte. Oczywiście, też tak robię. Tutaj odpowiedź jest jedna. Czyli jeden. To jest ta zagadka, z których nie chcę zrozumieć tak naprawdę i chcę je tylko wam przedstawić. No widzicie. Super. MIP. To była jedna z tych takich nędznych, nudnych zagadek. No ale wiecie, gdybym grał sobie samotnie, tak jak za pierwszym razem grałem w tą grę, to oczywiście, że wszystkie zagadki próbowałem samemu odkryć. Chyba, że naprawdę już... zdychałem i nie potrafiłem sobie z nimi poradzić, to wtedy zaglądałem do internetu, ale tak jak teraz, to nie. Nie, nie, nie. Tego mi nie trzeba. Pup, ej, ty. Nie było nas jeszcze... w tej stronie.
tutaj idzie się do parku, bo i tak będziemy myślałem, że będziemy tędy przechodzili. Więc pogadajmy z tym kolesiem, który zawsze jest wkurzony. Znowu coś jest nie tak. Znowu zagadka. Co tam ode mnie chcesz? Ale jako, że to jest let's play, to chcę te zagadki jak najlepiej ukrócić, żebyście wiedzieli tutaj, jak je zrobić. Jeżeli nie potrafię których wytłumaczyć, to daję wam po prostu... co tutaj mamy z... Daj wam po prostu tą poprawną odpowiedź. Okej, to zadanie jest takie... To znowu jest takie zadanie, które sam mogę zrobić. Popatrzcie na to. Jest tutaj taka plata. Takie coś. To niby nie... Znaczy to z tej platy ma zostać zrobiony kwadrat. Ale to nie jest kwadrat, to jest prostokąt. Mamy tutaj jedna strona ma 10, druga 12 inches. No, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, ale w każdym razie ile plat potrzebujemy, żeby stworzyć kwadrat? Czyli potrzebujemy albo dwa razy po 12 stron, albo dwa razy po 10 stron. I mamy tutaj grubość. Najciekawsze jest to, albo raczej najlepszym i najbardziej mądrym rozwiązaniem jest to, że potrzebujemy 20. 20 razy 0,5 jest 10, więc... no wiecie. Wtedy można to tak ładnie ułożyć i będziemy mieli to, co chcemy, czyli kwadrat, ale potrzebujemy strasznie dużo plat. I oczywiście, że idziemy po 10, a nie po 12, bo idzie szybciej. Nie potrzebujemy mniej, żeby zrobić 10. Niż jeżeli byśmy chcieli zrobić 12. No właśnie, zaraz zostanie na obrazku ładnie przedstawiony, jak musimy te platy ułożyć. No właśnie, 20. Są dość ciężkie, dość trudno się nosi, ale mamy 10. Haha, haha. Tylko nie wiem, po co coś takiego by zrobić. Ja bym to zrobił inaczej, po prostu odciąłbym te 2 centymetry, czy co to było. Och, da, znowu mi tutaj dodałeś, odpowiedziałeś, no, odpowiedź mi dałeś, ty dupku. Dokładnie. Ona się dalej z niego śmieje i dobrze, ale gówniara też ma dla nas zagadkę. No dalej. Co to będzie? O, 77. Which job? A która praca? No, to też jest ciekawe. Mamy do wyboru zapłatę A i zapłatę B. To są dwie różne prace i mamy wybrać pracę, przy której będziemy dostawali więcej, która się bardziej opłaca. Przy pracy A, albo raczej kampania A, zapłaci nam 100 dolarów, 100 tysięcy dolarów rocznie. Mhm. I będziemy dostawali podwyżkę, co... rok, tak? Będziemy dostawali podwyżkę 20 tysięcy dolarów co rok. Kompania B zapłaci nam 50 tysięcy dolarów co miesiąc, ale za to będziemy dostawali właśnie, znaczy co, nie co miesiąc, tylko 50 tysięcy dolarów co 6 miesięcy i będziemy dostawali podwyżkę co 6 miesięcy 5 tysięcy dolarów. No i jakby tak na to dłużej popatrzeć, na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że no tak, a tutaj są większe liczby, to się bardziej opłaca, ale nie. Jakby popobliczyć to, ile będziemy później zarabiali, to B bardziej się opłaca. Ja bym wybrał B. I wybrałem B tak naprawdę w tej grze. Jej! Bardziej się opłacało. No właśnie tutaj jest pokazane, ile będziemy dostawali za A. W pierwszym roku będziemy dostawali, no tutaj, 100. Jeżeli wybierzemy B, to już w pierwszym roku dostaniemy pod koniec o 5 tysięcy więcej. I tak samo tutaj, i zawsze będziemy mieli o 5 tysięcy więcej pod koniec roku niż u tej drugiej firmy. No właśnie, o 5 tysiaczków. O tak, to chyba wiem, gdzie pójdę teraz pracować. Tak, Lady Dahlia, co? Co ona mówi? Lady Dahlia cię wezwała, no wiedziałem, że nie jesteś głupi. Haha, coś takiego chyba. Za szybko było. Normalnie moglibyśmy pójść już teraz do parku i zacząć rozdział, ale tutaj w kawiarni czeka na nas jeszcze wiele zagadek, chyba jeszcze 6 zagadek o tych dwóch kolesi. Najpierw pogadajmy z barmanem. O, koledzy, dalej szukacie Ramona, bla bla, coś. On tam pyta się teraz o Ramona, czy go znaleźliśmy, tak, znaleźliśmy go. O, mam tutaj znowu problem, moja miarka znowu się zgubiła i muszę podzielić wodę na 2 kawałki, a mam 16 litrów, czy coś takiego. No. Znowu musimy podzielić. Spróbuję. Tutaj to... A dobra, spróbujmy od restartu. Co teraz? Tutaj... Najpierw tutaj do 9, później tutaj do... na 7 podzielić. I co teraz? Pomyślmy chwileczkę. 7 może dam tutaj, będziemy mieli 14. 2 dam tutaj, standardowe procedury. Teraz znowu tutaj do 9. I co teraz? 9 do 2. Mamy znowu 7. 7 tutaj i mamy 12.
No, mamy teraz 12, to czwórkę dodać tutaj teraz. I teraz resztę tu. Aha, to wygląda niesamowicie. Teraz tutaj troszeczkę jeszcze z tego. Siódemkę wrzucić tu. Aha, szósteczka tu, dawaj. A kombinować, kombinować. I tu będzie znowu dziewiątka. I teraz... Nie, chwileczkę. To tutaj. Jestem blisko, jestem blisko. Mam, mam. Oj, oj, oj. Chwileczkę pomyśleć i już wszystko działa. No ja nie wierzę. Ale i tak, wcześniejsze ruchy, które musiałem wyciąć, to było... No, nie ma o czym mówić. Nie ma o czym mówić to, co wcześniej mieliśmy. O, jesteś geniuszem, niesamowite. Ja bym nigdy tego nie potrafił. O, niesamowite. Dzięki ci, przyjacielu. Masz dla mnie jeszcze jedną zagadkę? Oczywiście, ty masz tutaj jeszcze jedną zagadkę dla mnie. Pokaż no. O, profesorze, tak, 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 niesamowite. U niego chyba będziemy musieli teraz znowu przesuwać. Tylko tym razem nie kulki, tylko coś innego. Ach, patrzcie. To jest świetne. Hej, witajcie z powrotem po dziennej przerwie. Wczoraj musiałem nagle przestać nagrywać, dlatego ten odcinek kontynuujemy tutaj. Chcemy w końcu dokończyć jeszcze ten rozdział. Niby nawet, jeżeli jest zakończony, a my... Go jeszcze niby tak naprawdę niby nie ukończyliśmy, bo niby nie. Ale zobaczymy. Na razie musimy dostać się tutaj. Tym razem znowu. Tak jakby przesuwanie rzeczy. Tylko, że tym razem mamy tutaj dwie linie. Albo raczej takie cztery... Cztery linie, cztery rządy, tak jakby można to nazwać. Sześć paczek, powiedzmy tak, po obu stronach sześć paczek, 12 paczek do przesunięcia na inne strony. I tutaj mamy też dwie, takie jakby dwa miejsca, żeby ukryć je z drogi, żeby je złożyć, coś takiego. Jabłka i pomarańcze prawdopodobnie. Tak, tak, na to wygląda. Czerwoną jedną już mam. Czy mi się uda więcej tutaj dokonać, czy nie? I don't know. Ale spróbujmy, może wyjdzie. A patrzcie, tutaj jest jedno. Spróbuję to dać teraz tutaj na dół. Bo najlepiej ukrywać to tam. Skąd już nie wyjdą te przedmioty. Gdzie nie będzie można z nimi już nic zrobić. Chwileczkę. Ty idziesz tu. Ty tu. Ty pójdziesz tu. Ty zostaniesz tu. Bo to możemy za chwilę jeszcze wykombinować. Ogólnie muszę powiedzieć, że te ruchy na górze, które się liczą, są dość... niedokładne. Jak sami widzicie, normalnie, jak kliknę tutaj i wezmę tutaj, znaczy wezmę taki, tą całą drogę, raz, to wtedy liczy się jako jeden, ale jak wezmę tak, też się liczy jako jeden. I za dużo mi się tego liczy, tak, to mnie trochę wkurza, bo myszka to nie zawsze odbiera. No dobra, obojętnie. Spróbujmy dostać na drugą stronę. Tutaj jedno, jeszcze jedno jabłko. Nie, czekajcie. Jakoś to musimy tutaj wykombinować. Ty jesteś na dobrej drodze, ale ty za to możesz pójść na dół. Tak, jest, udało się. Ty pójdziesz z drogi. O właśnie. Ty pójdziesz tu, 54. Wiem, że kiedyś udało mi się z 30. Nie, chyba z 40 mi się udało to przenieść. Tylko co teraz? Ojejejejej. Czekaj, muszę to przenieść w ten sposób. Okej. Okej. Tylko jak... A! Patrz no! Nie? W ten sposób! O! Mam! Mam cię tu! Pem! I tutaj na dół! A ty możesz pójść... Ty pójdziesz tu! Bo ty musisz pójść tu! I ty pójdziesz tutaj! Jest! Udało się! 80 ileś razy! 84! 86 ruchów! Jej! Tylko ja tyle potrzebuję! Na pewno ktoś inny w 10! To rozwiązał. Pewnie też mało pikaratów dostałem za to. Mniej niż normalnie. Nawet mi nie wytłumaczą, ile bym powinien... Ile normalnie bym musiał potrzebować, co? Mój polski, moja umiejętność gadania też się trochę zepsuła w ciągu ostatnich dwóch dni. Okej. Ten koleś. Ten w okularach. Co mówisz, Gizmo? A, moneta. Nawet jeżeli często ich nie potrzebuję, bo rozwiązuję te zagadki... Wybaczcie, ucięło mi emulator. Gdzie? Tutaj moneta. Chciałem powiedzieć, że nawet jeżeli do większości zagadek się przygotowuję albo je pamiętam i nie zużywam monet, bo i tak je chcę zbierać. Chcę mieć jak najwięcej monet. Ile w ogóle ich mamy jak na razie? Pewnie 1000. O, 30 tylko. Mamy tylko 30 monet. A moglibyśmy mieć teraz już około 100. Dobra, może Gizmo nam pomoże teraz znaleźć resztę. Gdzie? Tur. O, widzicie, Gizmo pomógł nam znaleźć już wszystkie 3. Znaczy, pomógłby, gdybym tylko ją dostał.
Ten koleś w okularach jest tym jednym wielkim zębem. U niego będziemy mieli teraz 4 zagadki z rzędu. I to będą wszystko zagadki szachowe. Dlatego się przygotowałem do nich. No właśnie. Musimy ustawić królowe tak, żeby siebie nawzajem nie nokautowały. Powiedzmy, zrobimy to tak na razie. Czekajcie, spróbuję to zrobić najpierw bez mojej tutaj pomocy. Bez tego. Bez tego zdjęcia, które sobie zrobiłem, na którym jest odpowiedź. Jakby to zrobić? Mają siebie nie atakować. To jest głupie trochę. Bo oczywiście królowa może iść tak. Tak. Na skos też może? Chyba tak, czekajcie. Na skos tutaj nie? Tu. Oho! Oho! A za to dam. Nie, cholera. Czekaj. To powinno być tu, to jest jasne. Jeżeli dam ją tu, to zostanie zbita przez tą. Jeżeli tu dam, będzie zbita przez tą. Jeżeli dam tu, zostanie zbita przez tą. Może być tylko tutaj w tym rzędzie. Tylko jak? No to jest jedyny rząd w tym kierunku, który mógłby dać. Chwileczkę. Spróbujmy, może jest to dobra odpowiedź. Może jednak królowa nie może na ukos. No ja nie mogę, zapomniałem. Nie. No, wiedziałem, że tutaj z tym jest coś nie tak. Wiedziałem, że królowa na ukos. Cholera, tak długo nie grałem w szachy, że zapomniałem. Może tutaj jedna z tych jest ułożona na pewno źle. Co jeżeli przestawię ciebie tutaj, a ciebie tu? To tutaj królowa jest. A co jeżeli przestawię ciebie tu? O, no jest. Jak tam na obrazku? Takie samo rozwiązanie. Jej. Kiedyś naprawdę byłem dobry w szachy, ale tyle lat nie grałem. Chyba z 10 lat. Nie licząc tego w Harry Potterze i piątce, kiedy była minigierka z szachami. Kiedy tam grałem w szachy przeciwko komputerowi. Ale to było męczące, szczerze powiedziawszy, bo tyle zapomniałem. A teraz znowu parę lat od tego momentu minęło. Powinienem znowu zacząć grać w szachy. To było fajne. Okej. Spróbujmy ustawić tutaj kolejność. Powiedzmy, że tu. 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 I tu. Pap, nic nie ma. Pap, nic nie ma. Pyp, nic nie ma. Pyp, nic nie ma. 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 Coś jest. A tutaj? Też nic nie ma. Tutaj? Nic. Tutaj? Nic. Okej. Te 3 mogą być. Te 2 mają problem. Jako, że muszą być w tym rzędzie, nie mogę je ustawić tu, nie mogę ustawić tu, nie mogę ustawić tu. Tutaj też jej nie mogę zostawić. Tutaj też nie. Może przestawię ciebie? Albo ciebie? Nie wiem, czekajcie. Jak ciebie postawię tutaj, to co będzie? Chyba jest dobrze. Jej! Udało się! Ale ludzie... Następna będzie jeszcze łatwa, ale... No, cóż... Następna będzie łatwa jeszcze, ale ta ostatnia, o tam będę musiał... Tego raczej chyba nie uda mi się samemu zrobić. Nie, nie. Nie. Nie uda mi się tego zrobić samemu. W życiu! To będzie za dużo. Szachownica będzie za duża. Co prawda nie wielkości prawdziwej szachownicy, o ile się nie mylę. Ale i tak. Tu mamy łatwe, patrzcie tutaj, pap. Ustawmy tu, tak jak na obrazku, żeby pasowało później, bo coś mi się wydaje, że tak jak ustawimy teraz... Tak jak ustawimy teraz, to będą te postacie, te figury szachowe w tych samych miejscach następnej zagadce stały. Całkiem możliwe. Ta zagadka była naprawdę żałosna, jeżeli chodzi o to, ale następna będzie mocna. A dostajemy od niego parę ciekawych rzeczy, trzeba powiedzieć. No dobrze, po raz ostatni. Zagadka z szachami numer 4. Flick.
Co to za imię? 85. Too many queens. Za dużo królowych. Nie, jednak są inaczej postawione. Okej, czyli poprzednia zagadka była do cholery łatwa. Tu nie mogę? Tu nie mogę. Czekajcie, mogę... Nie mogę notować, prawda? Oczywiście, że nie. Tutaj nie mogę? Tutaj nie mogę. Tutaj mogę. Bo tutaj... Nie, tutaj nie... Tu też nie mogę? Tutaj mogę. No. Tutaj mogę. I mogę też tutaj wszędzie na górze, oprócz tu, tu i tu. Weźmy... Zostawmy jak na razie. Kolejna. Musimy postawić tu. I skoro musimy postawić tu, tak żeby nam nie przeszkadzali, powiedzmy, że tu. Kolejna. Tu. Znaczy tu. Znaczy tu. Okej. Są jeszcze dwie, które nie mogą nas załatwić. Żadna nie można załatwić. Tu nie mogę, tu nie mogę. Gdzie mogę? Powiedzmy, że tutaj. Pup, pup. Okej. I teraz ostatnia. I jau. Została ta linia. Tutaj. Tu nie mogę, tu nie mogę, tu nie mogę, tu nie mogę. Tu mogę. Tu mogę. Co? Nie, nie mogę. Tu na dole jest jeden. Dlatego nie mogę przestawić, czyli muszę przestawić kogoś innego. Powiedzmy, że... Co jeżeli... Ach... Jego powinienem chyba taść na górę. Tak jak... Czekajcie. Zobaczę teraz tutaj na zdjęcie, bo już sobie nie radzę. I chcę sobie poradzić szybko, a nie żeby tutaj marnować czas. Normalnie, ale tutaj patrzcie, na górę trochę zostaje tutaj, tak? Zamienimy sobie tu. Dajmy tu. Ta powinna być tu. A ta powinna być tu. O! Co? Gdzie jest jeszcze błąd? A, ty jesteś tu błędem, no. Pup. Proszę bardzo. Normalnie, kiedy grywam sobie prywatnie, to wtedy sam próbuję tą zagadkę rozwiązać. Też używam tych monet, żeby dostawać jakieś tam wskazówki i tak dalej. Ale tak, to jest let's play. Tutaj nie będę się w to bawił, bo później za dużo czasu zmarnuję i tak dalej, i tak dalej. Wiecie jak to jest. I zakończyliśmy wszystkie zagadki, ukończyliśmy wszystkie zagadki tego rozdziału. Czyli możemy iść do parku, jej! 92 zagadki rozwiązaliśmy. Gizmo, gdzie to właśnie chciałem się spytać, czy jest tutaj gdzieś moneta? A, na pewno jeszcze gdzieś jest. Bo w każdym okienku takim, w każdym obszarze jest... Są trzy monety, tutaj, czy mamy już trzy, czy nie? A, whatever. Wchodzimy do parku, albo spróbujemy otworzyć przynajmniej tą bramę. Park był zawsze zamknięty, kiedy obok niego przechodziliśmy, kiedy byliśmy w pobliżu. Jak myślisz, co jest powodem, profesorze? Nie mam żadnej idei. Znaczy, nie mam żadnego pomysłu. Nie mam pojęcia, powiedzmy tak. Może powinniśmy zapytać kogoś w mieście. Yeah! Siódmy rozdział. Opuszczony park, tak? Abaddon oznacza opuszczony, muszę zaraz sprawdzić. Opuszczony chyba. Ile gramy już? No, 7 godzin, to jest już długo. Więc powiedziałbym ludzie, że jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Zostały nam 3 rozdziały. I będą one krótkie, trzeba powiedzieć. Ostatni będzie jeszcze trochę dłuższy, ale ogólnie będą one dość krótkie. Tak, tak, czyli zbliżamy się do końca serii. Swoją drogą, z początku chyba mówiłem w pierwszym odcinku, że gra ma 8 rozdziałów. Nie. Akurat ta część ma 9 rozdziałów. Tak właśnie zdałem sobie z tego sprawę. Coś mi się pomyliło. Dobra, ludzie, jeżeli wam się podobało, to wiecie co zrobić. Zajrzeć do innych serii, jeżeli wam się podobało, żebyście się już nigdy nie nudzili. Na razie, cześć.